państwa, tak jak zwyczaj każe, jak co roku Jarzębino oraz Mazurska Kapela Ludowa rozpoczynają część artystyczną Dożynek Gminnych. Kochani, zespół wokalny Jarzębiny działa nieprzerwanie od 17 lat. W repertuarze znajdują się przede wszystkim pieśni ludowe z terenu Warmii, Mazur oraz innych regionów Polski, a także piosenki biesiadne. A Mazurska Kapela Ludowa istnieje od 12 lat, towarzysząc w trakcie koncertów Jarzębinom. Dzisiejszy skład instrumentalny kapeli to akordeon, bęben i kontrabas. Zapraszamy Was na koncert zespołu Jarzębiny i Mazurskiej Kapeli Ludowej. Otwieram część artystyczną, zapraszam na koncert zespołu Olwes z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Wilkasy. Instruktorem grupy jest pan Artur Romanek, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury. Grupa ćwiczy od kilku miesięcy, tworzą go trzy gitarzystki: Aleksandra Karczewska, Aleksandra Dąbrowska oraz Weronika Wandołowska. Wokalistką zespołu jest Zofia Dąbrowska. Zdobyły trzecie miejsce na powiatowym konkursie Chwytaj w żagle wiatr za świny 2015. Kochani, zespół Olwer z piosence Bieszczady oraz Przechyły. Nie by sam, taki jak ja, gagacek nie lada do bram. I po każdej nowej psocie, gdy go dręczy wyczymuj, płaczą z nim wszystkie ciocie i babcia i wuj. Ada, to nie wypada, dać nie może, trudna rada, na widok wszystkich twoich fantastycznych cud, aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co już to wybryk, maskarada, te zapady dzikie i te cykle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan jest twoje sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztupak zniszczył klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie... Kiedyś pisałam na dyktancie przez uotwarty wyraz kłótnia. Myślicie, że dostałam dwóje. Myszka widziała ostatnia, a kiedyś na matematyce ułamki dla mnie są jak matnia. Zrobiłam błędy na klasówce. Myszka widziała ostatnia. Myszka, myszka. Ona nie wiedzie, pomoże. Wyna człowieka głowę spada. To można myszką go wymazać.
Na dłoniach drogi swe. Otwórz te mapy
życia i czytaj. Są tam rzeki przyjaźni i mosty serc. Są doliny cierpienia. Proszę Państwa, nadszedł czas wreszcie, żeby rozstrzygnąć dzisiejszy konkurs. 13 przepięknych wieńców, prawdziwych dzieł sztuki. Ja tutaj mówiłem, nie podejmuję się oceniać, ale komisja bardzo szybko dzisiaj widzę, że uporała się i ustaliła kolejność. Zapraszamy pana wójta gminy Giżycko tutaj na scenę oraz naszą komisję w składzie. Komisja w składzie Edita Rudelienę z delegacji z samorządu rejonu Trockiego z Litwy. Zapraszamy Henryka Piórkowskiego z partnerskiego miasta Ruda Śląska i już widzę, że starosty prawdopodobnie Wacława Strażewicza w naszych tutaj szeregach nie ma, pewnie wezwały go obowiązki służbowe, także tutaj ten trzyosobowy skład dokona rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników. A ja zapraszam przedstawicieli sołectw, które wykonały wieńce dożynkowe tutaj do nas na scenę. Chcielibyśmy tylko przypomnieć, że w tym roku gmina Giżycko ufundowała 3 nagrody główne. Pierwsza nagroda w wysokości 700 zł. Druga 400 zł. I trzecia 200 zł. Ale wszystkie sołectwa, które wykonały wieńce dożynkowe, otrzymują również bon w postaci 100 zł. Zapraszamy przedstawicieli sołectw. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, te pieniążki będzie można spożytkować w dowolny sposób. Tutaj Rada Sołecka na pewno się zbierze, ustali, co najpilniejszego jest do zakupienia w ramach tych właśnie wygranych kwot w Waszych sołectwach i skąd po kontakcie ze skarbniczką gminy Giżycko będzie można dokonać odpowiednich zakupów. A tutaj już prosimy na scenę pierwsi przedstawiciele sołectw gminy Giżycko, które uczestniczą w naszym konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Panie, aż 13 wieńców. Ja nie pamiętam, żeby jeszcze taka ilość tutaj była. Pracuję w Ośrodku Kultury już 10 lat. Kochani, za udział wszyscy oczywiście otrzymują dyplomy. Sołectwo Bogaczewo. Na razie dyplomy za udział, ale zapraszamy wszystkich przedstawicieli. Sołectwo Gajewo. Dyplomy oczywiście otrzymują wszyscy, a do nagród pieniężnych za chwileczkę przyjdziemy. Sołectwo Gajewo jest proszone na scenę. Sołectwo Grajwo. Kochani, zapraszamy tutaj na scenę. Sołectwo Bystry, gospodarze, także wzięli udział. Proszę Państwa, ja tutaj rozmawiałem z przedstawicielami niektórych sołectw. To była naprawdę ciężka praca. Nawet kilkadziesiąt godzin przy niektórych, sołectwo Wilkasy, jak mówiłem, prawdziwych dziełach sztuki. Sołectwo Kruklin. Kruklin. Sołectwo Kruklin prosimy na scenę. Sołectwo Pieczonki. Sołectwo Świdry. Chodźcie, może idziemy, zobaczymy, bo tam już kolejki nie było. Musimy patrzeć, jak będą chodzić. Sołectwo Świdry. Sołectwo Spytkowo. Zapraszamy przedstawiciela sołectwa Spytkowo. Sołectwo Sołdany. Sołectwo Spytkowo. Są wśród nas mieszkańcy Spytkowa na scenie? No właśnie, jeszcze nie widzę. Sołectwo Zapraszamy Ubałty. Spytkowo. I kochani, sołectwo Bogacko. No i kochani, przechodzimy do miejsc. Zapraszam tu na środek komisję. Komisja dokona już ostatecznego rozstrzygnięcia. Zaczynamy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce zajęło sołectwo Gajewo. Gajewo, trzecie znakomicie. Trzecie miejsce i 200 zł do wydania na najpotrzebniejszy sprzęt dla sołectwa. 2 km asfaltu. Pan Marian Rudzki odbiera pamiątkowy voucher, z którym będzie mógł udać się wraz z Radą Sołecką na zakupy. Gratulujemy. Pokażmy, który to wieniec.
Studnia? Nie, nie studnia, tu mi źle podpowiadają. Tutaj. To jest ten drugi wieniec, kochani. No przepięknie, przepięknie, naprawdę. Drugie miejsce, kochani, zajęło Bogacko. Bogacko. Proszę Państwa, sołtys Bogacka to dzisiaj w nocy wrócił z wojaży zagranicznych. I proszę bardzo, w dobrej komitywie, pewnie się nawet nie wyspał, ale przyszedł, powiedział, że wieniec pozostał w dobrych rękach i przedstawiciele sołectwa wykonali go. No on i proszę, ten, i proszę. On chyba ten wieniec miejsce wykonywał w godzinach późnych, nocnych. Który to wieniec? Podejdźcie, dziewczyny, do niego. Najbardziej zmotoryzowany wieniec. I kochani, pierwsze miejsce zajął wieniec Bogaczewo! Pani Ania już zaciera ręce. No pani starościna od razu na scenę wbiegła, pani starościna dzisiejszych dożynek, pani Ania Wójcik, bo też pewnie uczestniczyła w przygotowywaniu tego wieńca. Proszę Państwa, tutaj wielka reprezentacja. Kochani, naprawdę myślę, że tak dla komisji to był bardzo trudny. Bardzo trudny orzech do zgryzienia, ale kochani, wszystkie sołectwa otrzymują vouchery, nagrody za udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w kwocie 100 zł. A ja poproszę panią sołtys kilka zdań. Jak długo to robiłyście? Z czego? Czy wszyscy się zaangażowali? Osób zaangażowanych, najbardziej osoby zaangażowane to Ewa Maziarz, dla której serdecznie dziękuję, Ania Wójcik i Jadzia Wołuto, które praktycznie 5 dni w tygodniu przez miesiąc czasu, dzień w dzień robiły go, chodziły po polach. Jeszcze inne osoby uczestniczyły, ale te panie tak naprawdę to ich trud, to nasza florystka, że tak powiem, która nie z zawodu, ale nam tak pięknie go dekorowała. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie, proszę Państwa, jeszcze raz wszystkiego dobrego.
Myślę, że to już
już koniec, a co dopiero tutaj? Dobra, Gajewo, mamy? Siedemdziesiąt osiem. Komp, zapraszam komp. O nie tak. Zapraszamy komp. No, wyjedźcie tu bliżej. Uwaga. Tak, na miejsce startu. 3, 2, 1, start. O, jaka zadowolona. A pani sołtys już triumfuje, już ręce w górze. Tak, o właśnie, doskonale. Hop. Proszę Państwa, oprócz dyplomu
Bogactwo za udział. Bogactwo jest tutaj, panie wójcie. Tak, bogactwo jest tutaj. Oprócz dyplomu mamy statuetkę, mamy taki taki specjalny puchar. Bogactwo, proszę bardzo, taka statuetka. I proszę państwa, mamy voucher do wykorzystania w Centrum Rehabilitacji SPA Ośrodka AZS Wilkasy. Kolejny dyplom trafia do sołectwa Bystry. Gdzie jest Bystry? Bystry, dajcie głos! No, jest sołtys Bystrego. Na Bystrego. I oczywiście voucher również do Centrum Rehabilitacji SPA AZS Wilkasy. Kolejny dyplom za udział w turnieju Sołec Dożynki Gminne 2015 otrzymuje sołectwo Gajewo. O, jest z nami Gajewo! I pana sołtysa Mariana Rudzkiego. Gratuluję. To oczywiście udział, to udział, tak? I puchar. I jeszcze nie można pucharu zabraknąć. Jeszcze raz gratuluję. Kolejny dyplom za udział w turnieju Sołec otrzymuje Pierkunowo. Gdzie jest Pierkunowo? Proszę bardzo, pan sołtys z Pierkunowa. Dziękuję za udział. Bardzo zadowolony. Tak. Opłacało się? Warto było. I oczywiście voucher również od Centrum Rehabilitacji SPA AZS Wilkasy. Kolejny dyplom za udział w dożynkach w turnieju Sołec otrzymują sołdany. I proszę państwa, oprócz dyplomu, pucharu, voucher na park linowy w hotelu Tajty w Wilkasach. Oj se pochodzicie, to panią sołtys nam wyślijcie i porobicie jej zdjęcia, jak tam jej się poszczęści. W turnieju Sołec brał udział również, brało udział sołectwo Świdry. Gratuluję. I sołectwo Świdry dzisiaj jako jedyne przyjechało z własną reprezentacją cheerleaderek. Pokażcie się, czy liderki jesteście. Czy liderki, o, jesteście. Cieszymy się, że byłyście z nami. Kolejny dyplom otrzymują Wilkasy. Jesteście Wilkasy? Jedna osoba? Czy jest więcej osób z Wilkas? Jest, dwie osoby. Jest. O, gratuluję. Proszę bardzo, Wilkasy. I puchar. I następny dyplom ląduje w sołectwie Doba. Gdzie jest Doba? Nie ma Doby? No jak to z Dobą wyszło? Czy ktoś jest nie z Doby? Proszę to państwa, Doba pilnie poszukiwana. I przechodzimy do miejsc już punktowanych. Czwarte miejsce w turnieju Sołec zdobyło sołectwo Upałty. I puchar. No pani sołtys jest przeszczęśliwa. No, Upałty? No to pięknie. Jak niewiele do szczęścia potrzeba, tak? Upałty są tutaj na widowni. Podnieście ręce, Upałty. Miejsce na podium, trzecie miejsce, zdobyło sołectwo Komp. Gratuluję. Gratuluję. Puchar. Jest puchar. Puchar jest troszeczkę większy, bo to już jest trzecie miejsce. Tak, to jest trzecie miejsce, proszę państwa. I już nagroda pieniężna. Panie wójcie, ile to będzie? Proszę państwa, zera mi się tutaj dwoją. Raz, dwa, 100 zł. Ale to jest symbol, pieniężna nagroda. Ale nie wszystko jeszcze. Mamy voucher do safari. Można pojeździć na tygrysie albo na lwie. Nawet nie wiedziałem, muszę się wybrać do zoo safari, do ośrodka mazurskiego w Okrągłym. I AZS Wilkasy. Drugie miejsce w turnieju Sołec. Drugie miejsce w turnieju Sołec. Proszę państwa, kto zdobył? Sołectwo Pieczonki! Brawo dla Pieczonek! Gratuluję dla pani sołtys i dla wszystkich uczestników. Mamy również puchar. Puchar poproszę. Jest pucharek większy. Z niego trudno byłoby się napić, ale może stanowić dekorację w świetlicy. I oczywiście nagroda również z wieloma zerami. Dwa zera, ale z przodu dwójka. 200 zł.
proszę bardzo. Oj, się obłowili, obłowili. Ale zwycięzcy się oczywiście jeszcze mają obłowili. Też voucher na safari, to jest jazda na słoniu. Proszę bardzo. Chyba sam właściciel nawet nie wie, że słonie mu dzisiaj przybyły. A później do Centrum Rehabilitacji SPA. I przechodzimy do pierwszego miejsca turnieju Sołec, proszę Państwa, Dożynki Gminne, Bystry 2015. Pierwsze miejsce w turnieju Sołec zdobywa Bogaczewo! Tak, proszę Państwa, gratuluję Pani Sołec. Proszę Państwa, w Wieńcu również zdobyli pierwsze miejsce. W ogóle reprezentacja tak. Bogaczewo, no dzisiaj jest klasą dla siebie. Pani Sołtys Emilia Czerwińska szaleje na scenie. Dwa zwycięstwa. No i oczywiście, proszę Państwa, tutaj już nagroda będzie już dużo wyższa. Również dwuzerowa, z przodu trójka. Trójka. Tak. Ja już dzisiaj, proszę Państwa, z Panią Sołtys rozmawiam, ale co trzeba zrobić, żeby aż dwa razy wygrać? Trzeba mieć takich wspaniałych ludzi, jak mieszkają w Bogaczewie, jak moi tutaj współwodnicy. No, proszę Państwa, to inni też będą chyba zmotywowani na przyszłość. Żeby mogli teraz ukoić swoje szarpane mięśnie, to bilet do Centrum Rehabilitacji SPA, a później voucher na safari. A teraz zapraszamy Kochani, Panią A teraz Sołtys, zapraszamy Panią do limuzyny. Tutaj na dół. Nagroda główna. Nagroda główna Pani Sołtys. Zapraszamy Panią Sołtys i wywozimy ją. Rundkę. Przejażdżka po całym terenie. Kto będzie chciał wziąć udział, może Pani proszę Sołtys bardzo, ufunduje. Pani Sołtys zajmuje miejsce w karocy swojej, tak? O, proszę bardzo, skacze. I drużyna robi szybko przejażdżkę. W tym czasie zapraszam na scenę uczestników meczu Radni kontra Sołtysi. Fotoreporterzy tutaj szybko pod scenę. Pani Sołtys jeszcze pozuje. Nie było tego dawno. Proszę robić zdjęcia, to przejdzie z annałów historii. A za chwileczkę. O, już tutaj są chętni, żeby Panią Sołtys powozić, ale nie. To tylko może reprezentacja Bogaczewa ją przewieźć na tej nagrodzie za pierwsze miejsce. Kochani, więc pierwsze miejsce zajęło Bogaczewo zarówno w konkursie Wieniec Dożynkowy i turniej Sołec. Kochani, to nie było ustawione, po prostu tak wyszło. Zapraszam radnych, którzy brali udział w meczu piłki nożnej i panią. Wszystkich najpierw radnych i panią marszałek Violetę Śląską-Zejść, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Bardzo się cieszymy, że pani marszałek przyjechała. Wiem, że miała mnóstwo obowiązków służbowych. Dzisiaj odwiedzała nie tylko Bystry, ale dotarła do Bystrego. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni. Proszę Państwa, jaki puchar tutaj już na tą scenę w rękach pani marszałek wędruje. I to nie tylko widzę, że puchar będzie troszeczkę więcej, będą nagrody dodatkowe. Kochani, więc zapraszamy panią marszałek tutaj do nas. Pierwsze miejsce w meczu Sołtysi kontra radni. Oczywiście rezultat 3-2 dla radnych. Przypominam, proszę Państwa. Radni, drużyna radnych, proszę. 9 osób rywalizowało, w tym jedna kobieta. Świetnie, Agnieszka Kącz dała sobie radę. Miała obiekcję, ale poradziła sobie znakomicie. Pani właśnie wręczy pierwszą nagrodę, a czekam na kapitana. Pan przewodniczący Miron nie ma. Proszę Państwa, nagroda specjalna od pani marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Violetty Śląskiej-Zyśk. Taki wspaniały puchar. Nie wiem, gdzie on jeszcze stanie. To jest pan Miron. U radnych. Prosimy o zdjęcia, fotki, fotoreporterzy. Tak, trzeba wykorzystać, pani... bo za chwileczkę ale pani... wójt nawet się załapał. Ale pani marszałek także dla was ma, kochani, nagrodę. Tak, spokojnie. Gra była tak piękna, tak wyrównana, dlatego dla drugiej drużyny mam piłkę. Profesjonalną piłkę do piłki nożnej, żebyście ćwiczyli na drugi rok, tak? Mam nadzieję, że się spotkamy. No i też z pucharem przyjadę, panie wójcie. Dziękuję.
Ale ponieważ druga reprezentacja by się mogła czuć poszkodowana, pan wójt pomyślał o tym, żeby też nagrodzić i drugą reprezentację przegranych i oni również puchar dostają. Troszeczkę mniej okazały, ale nic z tego. Kochani, chcielibyśmy także powiedzieć, iż nagrodą główną dla drużyny zwycięzców jest odsłonie. Cóż to jest, cóż to jest? Odsłonie, odsłonie. Odsłonie, taki piękny prosiaczek. Proszę, jaki piękny prosiaczek. Prosiaczek. Oni za chwilę rozpoczną degustację i teraz musicie się pięknie uśmiechać, bo otwieram, to będzie pewnie zależało od nich, kto się załapie. Przekazujemy. Jest to prosiaczek ufundowany przez pana Rudzkiego Gminnego, upieczony przez pana Ekstowicza, Eksterowicza. Pana Eksterowicza, Dariusza Eksterowicza. Oczywiście, dziękujemy gorąco. Pan Marian Rudzki, nasz sponsor w tej reprezentacji, również grał. Nawet nie przypuszczał, że zwycięży pewnie, ale super. A druga drużyna otrzymuje z rąk pana wójta również nagrodę w postaci ale wielki sękarz. O, dzisiaj sobie podegustują, proszę państwa, będzie. To jest nagroda pocieszenia i słodka nagroda. Sękarz. Proszę państwa, ale jak podejrzałem, to jest sękacz 5 kg chyba ma, jeśli się nie mylę. O, to sobie pojecie dzisiaj. Pojecie sobie, proszę państwa. No świetnie. Ja myślę, że radni za chwileczkę tu na degustację pewnie zaproszą co niektóre osoby, a może i wszystkich państwa, ale oni tu ogłoszą, muszą się na pewno naradzić. Nie wiem, jak są tysi, czy będą również zapraszali państwa do degustacji tutaj. Ale świetny był mecz. Na przyszłość, jak macie taką super kondycję, możemy wydłużać troszeczkę te połowy. I jeszcze chciałem podziękować dla pani marszałek za przybycie, za prezenty, za to, że nas wspiera i takim drobnym opominkiem, żeby pamiętała zawsze o nas i zapraszamy jak najczęściej. I dziękujemy wam, kochani, gorąco i serdecznie życzymy smacznego. Proszę państwa, a się cieszymy, bo pani marszałek sama zaproponowała, że do nas przyjedzie, jak była tutaj 26 lipca na Mistrzostwach Mazur w pływaniu długodystansowym. Myśmy sobie zanotowali, byliśmy w kontakcie i super. Pani marszałek stanęła na wysokości zadania, mimo wielu obowiązków służbowych, a pani marszałek tak między nami, to gdzie pani jeszcze dzisiaj jeździła? Dzisiaj byłam w gminie Pisz, Gorzelki Białej Piski, ale akurat tereny Giżycka są mi bardzo bliskie, bo mam tutaj rodzinę, także co najmniej raz na dwa tygodnie tutaj jestem. I bardzo, bardzo całe Giżycko, miasto i gminę, wszystkich mieszkańców pozdrawiam, pięknie tutaj jest. Kochani, ja bym chciała tylko wręczyć specjalną nagrodę dla króla strzelców, czyli dla kogo? Dla pana Karola Zaremskiego, król strzelców. Zapraszam, panie Karolu, po odbiór nagrody. Voucher na siłownię Centrum Rehabilitacji SPA. Dobrze wygląda. Przywitać się z wami również i w języku Romów. Razem! Teven Bachtale Romawe! Witajcie, 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 kochani. A na dobry początek, żeby nam ładnie się śpiewało, a kogo nogi niosą w tam, to się nawet i tańczyło. Kochani, jadowozy kolorowe, niech nam się śpiewa ładnie razem. Wieczorami, może z liści spadających i nie w powrót.
wieczór. Już prawie żegnamy lato, ale nie żegnamy się z namiętnością, radością życia i że może dziś ktoś kogoś pozna. I po tym przepięknym wieczorze narodzą się nam prześliczne dzieciaczki. Właśnie o tym zaśpiewamy. Cyganskie wróżby mówią nam, wieczoru z Krakowa od Aloszy Audijewa, co zaśpiewał Płoń, płoń, miłość cygańska. A my przynosimy te pozdrowienia specjalnie dla was. Gari, gari! Lubow cyganki! Lubow krasawicy! Smuglanki! Aj, tyż, 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 tyż! Dzian, dzian, dzian! Thank you.
lepiej, panie. Tutaj do nas cały czas krzyczą, ale tą, tą piosenkę. Ona się nazywa mianowicie ja. Szybki pani, że teraz w rytm drugiego hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Do hymnu! Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na niebo. Wiąż się w górę, ja uwielbiam ją. Thank you.
tu jest i tańczy dla mnie, a na dodatek jest ruda. A teraz delikatnie klimatu zmieniamy. A teraz jest specjalna dedykacja o wszystkich dziewczyn, na wszystkich panów oczywiście.